ci na cię. Tato, patrz. Burgerek? Mamy to z McDonald's. Nikolas Kopernik, Mikołaj Kopernik, kochani. Ile jest Kopernik? Może być mnóstwo, ale ten jest najważniejszy, wiecie? Filmik kręcę, wiesz? Dziewięć żab? I co, wszystkie potarte na szczęście? Tak. No. Ja to zarobię. No. Widzicie, strasznie wyglądają, ale smaczne. To będzie żelek dla odważnych, wiecie? Okej? Okay? Mamy takie małe, ale bardzo smaczne. No, poczęstujecie Wiktorię i Michała. Zobaczymy, jak zareagują, co? Właśnie są dobre. No, takie... Maja, i jak twój pierniczek? Fajnie. Fajnie. I jak już mamy, proszę Państwa, to sobie swoją foremkę, tak? Jeszcze się upewniamy, żeby na pewno wszystko pięknie wyszło. No to jest jeszcze jeden taki ważny krok, zanim wyciągniemy foremki. Warto swojego piernika podpisać. Tak, jak byśmy opierali skórkę od banana, żeby przechylić do przodu foremkę. Samo wyskoczy nam słowy. Co, przechylamy? Tak. Jeżeli komuś tam nie chce wejść, to można sobie troszeczkę pomóc. Widzisz? Co to wyszło? Wyszedł konik? Pokaż konika swojego. Niebo kroku przed wieczeriem, czyli możemy sobie wyciąć te nasze sztampy, pozbyć się tego ciasta boku, ale możemy zostawić też tak jak jest. Masz tu zgrzebień, wiesz? Nie miałem gospodarstwie, dwa koguty dodatkowe. Zniknę twój konik. Mamo, powiesimy to na snurku. Wierzę jak słuchacz. A parking to tak, tam gdzie świeci się, czy ten obok? Nie, tam jeszcze dalej. A jeszcze tam gdzieś, nie zegar? Nie. A, no. Tylko tam po prawej ta najwyższa ta szpica. No.
dzieciaki, gdzie dzisiaj spaliście? W zamku. I co, fajnie było? Fajny zamek, dużo miał armat, tak? Tak, za dużo armat. Nie było armat. A miała być jedna. Wszędzie są armaty. Wszędzie były armaty. A widzieliście? Jechaliśmy, tak? Dojechaliśmy już do Goluba Dobrzynia. Dzisiaj jest wielki dzień. Odbieramy siewnik do uprawy pasowej. Idziemy do biura. Zgadnijcie, jakiej firmy. Idziemy do biura, może ktoś nas przywita. Szukamy szefa. Jak zawsze. Witam, cześć. Hej. Cześć. Miło mi. Dzień dobry. Przedstawiam. Dzień dobry. Czajkowski. Dzień dobry. Tomek Cieśnik. Czajkowski Maciej. A przyjechaliśmy po siewnik. A czy już gotowy chociaż? Gotowy? Gotowy, już gotowy. Dawno gotowy, sprawdzony. Złożony? Złożony. To co, najpierw dokumenty, czy jak już wykorzystamy ten moment, że jesteśmy, to trochę oprowadzicie nas? To byśmy zrobili tak. Aha. Maszyna i dokumenty na sam koniec, a najpierw bym wam pokazał, jak ta maszyna w ogóle powstała. Co? O, od tego byśmy zaczęli. Tyle o. kilometrów, to się trochę opłaca zobaczyć. Trochę. Pierwszy etap szkolenia serwisowego. No to? Będziesz widział, które śrubki rozkręcać. Tak. Tu jest wszystko przywożone, tak? Tutaj te części są przywożone? Tak, są przywożone. I tutaj powstają ramki siewne. Ramiona. No, sekcje PS, nie? Oczywiście uzupełnione są stany magazynowe. Oczywiście wasz patent, sekcja siewne. Oczywiście nasz patent. Wszystkiego tam rodzaju elementy, niektóre robimy, nawet śruby na własne zamówienie. Aha. Bo musi być taka, a nie inna. Tak, to chcecie. Tak, i tutaj na dole powstają sekcje PS. Aha. Tak, tutaj widać, to jest jeden z elementów. Jak ktoś ma ciężkie, zlewne gleby, to dedykowane jest koło gumowe. Te na samym końcu, które tak, ostatecznie dogmiata nam. Tak. Bieżnik by lepił się, dokładnie. A tu już taki bardziej slick. A te elementy? Należniejsze gleby. Należniejsze gleby. Czyli tak jak na nasze. Po prostu opcja. Opcji jest tam, cenik też jest, że tak powiem. Firma myśli o wszystkich. Staramy się dopasować te maszyny do, już nie tylko do polskich warunków, ale maszyny od tego roku mocno zaczynają wyjeżdżać na zagranicę. No i tam na przykład na Rumunii, czy na Litwie, czy na Łotwie, tam są inne warunki, nie? Tak. Nawet o tym nie można zapominać. Inna temperatura, inna gleba, więcej kamieni bądź mniej, ale tam jest wszystko inaczej. Nie? Tak jest. Jesteśmy na pierwszym piętrze i tutaj powstają sekcje robocze, sekcje ST. Dobry panowie. Dobry. To można powiedzieć, że jest serce maszyny. Ta cała sekcja. Talerze, oczywiście to jest do górnogami. Talerze tak rozgarniające, krój falisty, tnący i łapa spłuchniająca tą glebę. Z podaniem nawozu. Z podaniem nawozu. Na całą głębokość spłuchnienia. Dokładnie tak. I co? Ale jak to rurką i nawóz? Tak. Wzdłuż tej krawędzi rozsypywany jest nawóz. Na głębokość. Jak roślina rośnie, to korzenie cały czas szukają nawozów z głąb. Tylko to jest oczywiście do górnogami. Tak. No ja tak, tak do montażu rozumiem. Tylko jest tak, że tak powiem, zrobione. Czyli tak bardzo precyzyjnie, od razu siejemy i nawozimy. Całe sedno tej uprawy pasowej jest takie, gdzie jest spłuchnione, wynawożone, to
to później tam wysiewamy roślinę. Od razu wysiewamy roślinę. Buraki, kukurydzę czy zboża. No to jest cała idea uprawy pasowej, nie? Spulchnianie pasa w rzędzie siewu. No i tyle. I tu powstają te drobne komponenty wszystkie, tutaj. I tu w tym budynku powstają jeszcze aparaty, osie, wentylatory. Wszystko jest skręcane. Tak. Wszystko jest łączone. Cała taka drobnica. Tak. Są przygotowane, tak powiem, półprodukty. Gdzie później będą one wykorzystane. Tak. I później tutaj ekipa montuje. Tak. Ekipa na dole, chyba tu, ekipa u góry. Także to jest jeden z elementów, nie? Bo elementów jest naprawdę... No i widzisz, ty byś czegoś takiego nie zrobił. U nas nigdy nic na miejsce nie odłożone. Przecież byś nie znalazł potrzebnej części. Nie, na razie. Plastikowe. Ktoś to robi, nie? No, to są rolki do przesuwania sekcji. Ale to wszystko pod wykonawcy robią, tak? No tak, no. Dużo częściej zakupowych, gotowych, nie? Ale wszystko to jest czerwone. Wszystko, może skarżyć się nie da zrobić, nie? U nas. No wiadomo, nikt tego nie robi. Ale wszystko co jest czerwone. Pomalowane na czerwono. Pomalowane na czerwono, to jest wymyślone tu w Sokołowie. Przerwa! Chłopaki! Nie przeszkadzajcie sobie, ale przerwa. Tu mamy takie pomieszczenie najbrudniejsze w naszej firmie. I tutaj ogólnie to robimy talerze. Wszystkie talerze, które są w maszynach, sami przyjęliśmy, że tak powiem, na siebie. Piece hartownicze, prasa 250 ton. I tutaj później podejdziemy do maszyny, tu je wytłaczamy, bo musi być powtarzalność, tak? Jak we wszystkim, musi być powtarzalność. Na samym początku. Na samym początku. Rama i tutaj element, który już ciągnie maszynę. Tak. Ale to kawał stali. Maszyna, kawał stali. Tu chyba jeszcze jest jakaś... Nie byle jaka stal, co? Są różne rodzaje stali. Domek, Cardo, SQL, Strain. W każdym miejscu jest inna stal. Bo w jednym miejscu są przenoszone obciążenia, a w drugim miejscu nie. Gdzieś jest wiadomo, grubsza, gdzieś jest krótsza, nie? Na tym siedliśmy, można powiedzieć, że od samego początku zdobywają doświadczenie, a później zaczęły nam wymagać programy, firmy, które optymalizowały razem z nami konstrukcję, przeliczały wszystkie wartości. Lepialiśmy te czujniki bezometryczne. No to jest praca wielu zespołów. Wielu zespołów i wielu lat. To nie jest tak, że wszystkie wymyśli, że to ma być tak. Czasem się najprostsze rozwiązania wydają. No nie, to musi działać. Nie? Jedzie w pole, nie działa. I trzeba... Tak. Logo. Każda firma ma swoje logo. Tak, no. Jest na kurteczkach. Powie pan historię z tym bocianem, jak to? Czemu bocian? Historia to była taka, że... No każda firma ma jakieś swoje logo. John Deere ma jelenia, tak. Ktoś tam inny ma, nie wiem, kormorana. My tutaj, jak zaczęliśmy tą historię z tymi maszynami, powstał pierwszy prototyp, później powstał drugi prototyp. I tutaj sobie bocian chodził po placu, jest gniazdo bocianie. Macie swojego bociana. Mamy swojego bociana, który wiadomo, odlatują, przylatują. Tak. I przychorował, nie wiem, no przychorował. My się nim opiekowaliśmy tutaj 4 lata. Przez 4 lata nie wrócił tam do tych ciepłych krajów. Tylko już to został. I został naszym logiem, nie? I stąd się wzięło, no bo tak, jesteśmy w Sokołowie, to dlaczego nie Sokół? Tak. Moje nazwisko Czajkowski, to dlaczego Mówi, nie Czajka? Tak. Bocian, bo tutaj bocian był, mamy w domek zdjęcia. Że na tych schodach, na których dzisiaj tam przywitaliśmy, stoi bocian, normalnik, tam wiesz, wątróbka, coś tam jeszcze. W ten sposób nawet było. No tak, bo już tak swoją współpracy. Tu na ścianach mamy rozwierzone, jak te maszyny ewoluowały, jak się zmieniały. Aha.
O, tutaj widać, w którym roku to się zaczęło. W 14 roku był pierwszy prototyp, w 15 był drugi prototyp, to były niebieskie maszyny. Co to jest? Zapraszamy. Zapraszamy. Jak chłopaki? Jak Maja? Wow. On jest aż taki duży. Wow. Patrzcie, nawet jest logo naszego gospodarstwa. Logo! Już to czuję. Upatrzcie, jak ci podoba? Kto wejdzie po schodkach na górę? O, dopóki nie są brudne, to możecie wejść. Ale jest wielka. Postawię mamę kukurydzę, bo od tego zaczynamy. Będę dał rady to ciągnąć. Ogrom. Jak pociąg. Nie spadnie? Płakałeś, że jak odbieraliśmy ciągnik taki duży. To duże sprzęty teraz. Jedziemy tutaj, Maja? No to patrzmy. Masz logo? No piękne logo, ale wkomponowane. Idealnie pasuje. Idealnie pasuje. Widzisz? A, bandeżki się tak otwiera. Uwaga. Uważaj. Otworzę. Okej. Ojciec, teraz wrzucaj wszystkich do środka, przywiozą nam ich później. Do samochodu uczepimy. Uwaga na pokaj. Chyba pasat nie pociągnie. Patrzcie. No pięknie. Co chłopacy, dużo wejdzie? Ale wielki. Gratuluję jeszcze raz nowego nabytku. Oby ci służył długo, żebyś, tak jak zakładałeś, oszczędzał tego czasu dużo, oszczędzał nawozu. Miał czas, więcej czasu dla rodziny, ale też więcej czasu na zwierzęta, no bo to jest twój jakby kluczowy biznes. Tak, źródło dochodu, podstawowe źródło dochodu. Dzięki wielkie, drobny upominek, wspaniała firma, wspaniałe maszyny. Jeszcze raz dziękuję. Tomek, powiedz, dlaczego zdecydowałeś się na tą maszynę? W głównej mierze zdecydowałem się na tą maszynę ze względu na czas. Jesteśmy hodowcami bydła, produkujemy mleko. No i praktycznie cała nasza praca polega na tym, że siedzimy z tymi krowami w naszych oborach. A te pole zawsze było takie traktowane przez nas jak trochę po macoszemu. Nigdy nie mieliśmy czasu. Mam nadzieję, że teraz się to odmieni. No odmieni się na pewno. Ta maszyna wywróci twoje gospodarstwo do góry nogami. Pozytywnie to czasu oznaczenie. Oczywiście, będziesz miał na pewno więcej czasu na zrobienie tego do swojego produktu dobrego, czyli tego mleka A2, nie? To na pewno pozytywnie wpłynie na to. Oplony, technologia, jeżeli będzie odpowiednio dobrana, te plony będą naprawdę satysfakcjonujące. Ale to głównie chodzi o czas, tak? Czas i ilość tego czasu, ile poświęca się na wyprodukowanie tej kukurydzy, tego zboża. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że wejdziemy tak jak tu jest napisane, nowy wymiar rolnictwa. Mam nadzieję, że to teraz... No. I Tomek, no opowiedz, bo to jest chyba pierwsza albo jedna z licznych polskich maszyn na twoim gospodarstwie. Dokładnie. Był taki czas, no wiadomo, że no, kiedyś mieć polską maszynę to trochę było tak nie za wesoło. No, na pewno nie można było się chwalić, że ma się polską maszynę. Kupywało się aby zachodnie, aby niemieckie, albo jeszcze jakieś, aby nie polską. W chwili obecnej widzimy, że te polskie maszyny wcale nie są gorsze, a tak jak w waszym przypadku, myślę, że nawet są lepsze niż zachodnie. I tego się trzymajmy. Jeszcze raz gratulacje. Fajnie, bo przypadłeś do nas. Dziękuję za miłe przyjęcie. No i co, widzimy się na polu. Na polu.